Wzdłuż Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na przestrzeni około 180 km ciągną się wśród zieleni lasów skały wapienne, jaskinie oraz ruiny zamków obronnych osłaniających przed napastnikami centrum Polski od zachodu. Zamki wzniesiono z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego. Dziś to popularny szlak turystyczny Orlich Gniazd. Oto ruiny jednego z nich w Olsztynie pod Częstochową. Twierdza Jasnogórska, wzniesiona zgodnie z zasadami staropolskiej i europejskiej szkoły fortyfikacyjnej, pełniła funkcję ważnej strażnicy granicznej i stanowiła istotne ogniwo zamykające na północy linię obronną twierdz bastionowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie powstało z fundacji księcia Władysława Opolczyka, który ofiarował przywieziony z Bełza na Rusi Halickiej obraz miejscowemu kościołowi i założył w 1382 roku klasztor ojców Paulinów sprowadzonych z Węgier. Obraz Matki Boskiej, słynący z wielu cudów i łask, sprawił, że klasztor przekształcił się w centrum pielgrzymkowe. Na makiecie, kolorem czarnym, zaznaczono pierwotną, najstarszą część klasztoru. Militarne dzieje Jasnogórskiego Wzgórza związane są ściśle z historią Polski. W 1620 roku, w obliczu zagrożenia zbrojnego, na pograniczu polsko-śląskim król Zygmunt III Waza podczas pobytu na Jasnej Górze podjął decyzję o ufortyfikowaniu klasztornego wzgórza. Nadwornym inżynierem króla Zygmunta III był przybyły z Wenecji wojskowy fortyfikator Andrea dell'Acqua, który prawdopodobnie był projektantem pierwotnej wersji twierdzy na Jasnej Górze, budowanej zgodnie z zasadami włoskiej szkoły fortyfikacyjnej. Początkowo budowę twierdzy finansował zakon ojców Paulinów. Dopiero król Władysław IV polecił przekazywać na jej budowę dotację, która była wypłacana regularnie aż do śmierci króla na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej. Konstytucje to one normowały zasady funkcjonowania warowni. Ustalały źródła dochodów, sposoby zaopatrywania, nakładały obowiązki, prawa i przywileje. Prowincjał zakonu, ojciec Marcin Gruszkowicz oraz jego następca, ojciec Andrzej Gołdonowski, niezwykle zasłużyli się w organizowaniu i kierowaniu budową pierwotnej wersji twierdzy. Zmodyfikowano wówczas fragmenty murów i instalacji obronnych, dostosowując do nowych rodzajów broni, m.in. strzelnice i działobitnie, zorganizowano nowy system komunikacyjny. Załogę stanowiła 150-osobowa kompania piechoty fortecznej. Szczegółowe wykazy uzbrojenia, dział, moździerzy, hakownic oraz wyposażenia załogi świadczą o ogromnej wadze, jaką przykładano do siły ognia twierdzy. Są one również dowodem sprawnego i precyzyjnego zarządzania. Za czasów króla Jana Kazimierza Wazy Jasna Góra była dwukrotnie rezydencją dworu królewskiego. W sali rycerskiej odbywały się posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej. Na podstawie decyzji króla i uchwały sejmowej zakon Paulinów zobowiązany został do utrzymania w twierdzy stałej załogi, a obowiązki komendanta twierdzy pełnił z urzędu kolejny przeor. Pierwszym komendantem twierdzy został ówczesny przeor ojciec Augustyn Kordecki, dowódcą załogi pułkownik Jan Paweł Czelari, późniejszy generał wojsk koronnych. Tu mieściły się koszary załogi i stajnie. Dziś służą rzeszom pielgrzymów i ojcom Paulinom. W specjalnie chronionych i klimatyzowanych salach zwiedzający mogą podziwiać ekspozycję obrazującą 600-letnią historię Jasnej Góry. Ojcowie Paulini z wielką troską, nie szczędząc sił ani środków, prowadzą konserwację sanktuarium i całego zespołu fortecznego, mającą na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu.
Przykładem jest choćby ten bastion Świętego Rocha, gdzie wkrótce znajdą miejsce wota i bezcenne pamiątki militarnej przeszłości twierdzy jasnogórskiej. Wszystkie bastiony miały identyczną konstrukcję. Jej ścianę czołową stanowił mur oporowy bastionu o grubości 2,5 metra. W każdym bastionie były dwie komory bojowe – dolna artyleryjska i górna strzelecka. Strzelnice artyleryjskie umożliwiały prowadzenie ognia wzdłuż fosy oraz ognia czołowego na bliskie przedpole. W galerii strzeleckiej występują trzy strzelnice dla broni ręcznej. Trzech muszkieterów mogło równocześnie prowadzić ogień, oddając jedną salwę w ciągu 2 minut. Skuteczny zasięg bojowy ognia z muszkietu wynosił 130 metrów. Ładowanie odbywało się odprzodowo przez wylot lufy. Wszystkie budowle murowane w pierwotnej wersji, jak mury oporowo-osłonowe, kazamaty artyleryjskie, galerie strzeleckie, podziemne chodniki zwane poternami, były wykonane z dwóch rodzajów materiałów budowlanych – wapienia skalistego i cegły ceramicznej. Jako spoiwa przy ich murowaniu użyto zaprawy wapiennej, zawierającej wapno gaszone i czysty, przesiany piasek. Wewnątrz bastionu były izby bojowe dla dział, nazywane kazamatami artyleryjskimi, oraz dla broni strzeleckiej, nazywane galeriami lub chodnikami strzeleckimi. W bastionach znajdowały się również schrony, magazyny prochu i kul. Do izb bojowych i schronów bastionu prowadziły chodniki podziemne nazywane poternami, a na jego powierzchnię chodnik podziemny nazywany pochylnią. Szereg z tych budowli ma charakter wręcz unikatowy i niezwykle istotny dla historii budownictwa obronnego w Polsce, m.in. prekursorskie rozwiązania konstrukcyjne, jak stropy warstwowe w galeriach strzeleckich, czy amortyzatory pomiędzy galeriami strzeleckimi a kazamatami artyleryjskimi. O walorach obronnych pierwotnej wersji twierdzy jasnogórskiej najlepiej świadczy list dowódcy szwedzkiego korpusu oblężniczego generała Millera do króla Karola X Gustawa, pisany w listopadzie 1655 roku. Zwróciłem się do pana marszałka polnego Wittenberga do Krakowa o dostarczenie mi paru ciężkich dział i jednego wielkiego moździerza, ponieważ klasztor położony na dość wysokiej skale otoczony jest bardzo głęboko wpuszczonym w ziemię i trudnym do zdobycia szturmem, wysokim i mocnym murem z wygodnymi flankami i dobrą artylerią. Na czterech rogach umocnione jest należycie, według zasad sztuki fortyfikacyjnej z budowanymi bastionami. Teren jest sfalowany, a podłoże skaliste niemożliwe do podminowania, także można go zdobyć jedynie siłą ognia artyleryjskiego, pisał szwedzki generał Miller. Świadkowie wydarzeń z czasów potopu. Oryginalne fundamenty, progi, parapety, wnęki. One to oparły się artylerii i górnikom saperom szwedzkim. To dzięki nim Jasna Góra pozostaje niepokonana. Z tego okresu zachowały się w archiwum Jasnej Góry liczne dokumenty dotyczące np. kosztów budowy, z których wynika, że sama robocizna wzniesienia frontu zachodniego obwarowania fortecznego szacowana była na 3500 zł polskich. Była to suma ogromna, biorąc pod uwagę, że majster murarski otrzymywał 3 złote, a murarze i cieśle 1 zł za tydzień pracy. W 1655 roku 40-tysięczna armia szwedzka króla Karola X Gustawa Wazy bez ostrzeżenia zaatakowała Rzeczpospolitą. Rozpoczął się 5-letni okres wojenny nazywany potopem. Szwedzi szli jak huragan, niszcząc i grabiąc całą Polskę. Oblegali również twierdzę Jasną Górę. Szwedzkimi oddziałami podczas oblężenia klasztoru dowodził wspomniany generał Miller. Dowódca obrony twierdzy Jasna Góra, 52-letni Augustyn Kordecki, nie był zawodowym żołnierzem, lecz zakonnikiem Zgromadzenia Ojców Paulinów. Zasadniczą rolę w działaniach oblężeniowych i obronnych twierdzy jasnogórskiej odegrała artyleria. W korpusie oblężeniowym było 19 dział. Maksymalny zasięg armat nie przekraczał 2000 metrów. Ojciec Augustyn Kordecki odrzucał kolejne wezwania do kapitulacji.
W swym pamiętniku Nowa Gigantomachia opisuje bohaterską obronę klasztornej twierdzy przez niewielką załogę wspieraną przez zakonników. W nocy 26 grudnia 1655 roku Miller odstąpił z 3000 żołnierzy od dalszego oblegania Jasnej Góry i pomaszerował do Krakowa. Jasna Góra oparła się Szwedom. Wieść o tym wydarzeniu obiegła cały kraj i stała się punktem zwrotnym w okresie szwedzkiego potopu. Zbiorowym darem całej Polski upamiętniającym zwycięstwo nad Szwedami jest szczerozłota monstrancja z roku 1672, wykonana z ofiarowanych przez wiernych klejnotów. Dzieło nadwornego złotnika królewskiego Wacława Grodko. Ma 103 cm wysokości i waży 12 kg. XVII-wieczny budynek arsenału służył do przechowywania armat, amunicji oraz uzbrojenia żołnierskiego. Dziś jest tu muzeum. Kolekcja narastała w sposób spontaniczny. Ofiarowane przedmioty, bądź to związane były bezpośrednio z wybitnymi osobistościami historycznymi, bądź też z najważniejszymi wydarzeniami dziejowymi. Znalazły się tu liczne i cenne trofea wojenne. Broń biała, broń palna, kule armatnie, Jan III Sobieski zapisał się w historii Jasnej Góry jako ten, który uratował Europę przed najazdem tureckim, a zwycięstwo to przypisał opiece i wstawiennictwu Matki Boskiej Częstochowskiej. Złożył u jej stóp szereg cennych trofeów wojennych, które do dziś zdobią salę muzealnego arsenału w jasnogórskim klasztorze. Wzorzyste tkaniny z namiotów Kara Mustafy, tarcze, kołczany, strzały. Wszystko to przypomina chwałę oręża polskiego. Decyzja modernizacji twierdzy i naprawy szkód wojennych powstałych w obwarowaniach zapadła w 1672 roku. Projektantem przebudowy był Polak, inżynier wojskowy Krzysztof Mieroszewski, pod którego osobistym nadzorem prowadzono prace zgodnie z zasadami Polskiej Szkoły Fortyfikacyjnej. Poszerzono bastiony, rozbudowano kazamaty artyleryjskie, zmieniono układ podziemnych urządzeń komunikacyjnych i schronów. Plan zewnętrzny twierdzy, mający dotychczas kształt prostokąta, przekształcony został w trapez. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli ojców Paulinów był ojciec Konstanty Moszyński, wielokrotny przeor i prowincjał klasztoru. Szczególnie zasłużył się w czasie przebudowy i modernizacji twierdzy klasztornej. To za jego kadencji powstały refektarz i biblioteka. Klasztor ma niezwykle bogatą bibliotekę, zawierającą unikatowe starodruki i cenne iluminowane rękopisy. Regały i stoły biblioteczne połączone z boazerią tworzą kolorystycznie jednorodne, wytworne wnętrze. Gromadzone tu przez wieki dzieła najwybitniejszych twórców polskich i europejskich są dziś bezcenną wartością światowej kultury. Do historii walk oblężniczych w czasie Konfederacji Barskiej przeszła obrona twierdzy w 1771 roku przez Kazimierza Pułaskiego przeciwko korpusowi rosyjskiemu pułkownika Drewicza. Zginęło 5000 Rosjan. Konfederaci ulegli jednak wojskom księcia Golicyna. Rosjanie rabują dzieła sztuki, bibliotekę, arsenał i skarbiec. W arsenale klasztornym znajduje się jedyny zachowany krzyż Konfederatów Barskich, wotum Kazimierza Pułaskiego oraz ryngraf. U stóp jasnogórskiego klasztoru rzeźba pielgrzymującego prymasa tysiąclecia. Tego, który zawierzył wszystko Maryi. Główny wjazd do twierdzy. Widoczne bramy to Lubomirskich, dekoracyjna, Matki Bolesnej Królowej Polski, warowna, i Jagiellońska, warowna. W
Wejście do twierdzy zabezpieczone było mostem zwodzonym, przerzuconym przez rów forteczny. Bastiony za czasów ojca Konstantego Moszyńskiego otrzymały nowe nazwy, które pochodzą od nazwisk fundatorów i ludzi zasłużonych dla klasztoru. I tak, bastion Świętej Trójcy, to jest ten, na którym usytuowany jest obecnie posąg ojca świętego Jana Pawła II, przemianowano na bastion Szaniawskich. Bastion Świętego Rocha, tam gdzie stoją armaty, na bastion Morsztynów. Bastion Świętej Barbary na Lubomirskich. Bastion Świętego Jakuba z pomnikiem ojca Augustyna Kordeckiego na bastion Potockich. W twierdzy przeprowadzono roboty naprawcze zdewastowanej kurtyny południowej podczas oblężenia konfederatów przez wojska rosyjskie w 1771 roku, zużywając 60 tysięcy cegieł i dziesiątki ton wapna. Odtworzono kazamaty w bastionie Świętej Trójcy, wbudowując 35 tysięcy cegieł. Na terenie dawnej fosy ustawiono w latach 1900-1913 14 stacji drogi krzyżowej. Do tradycji jasnogórskiej należy zwyczaj, że każda pielgrzymka odprawia nabożeństwo drogi krzyżowej, przechodząc od stacji do stacji. Bastiony stanowiły zasadnicze punkty obrony całego wieloboku fortecznego. Na powierzchni bastionu znajdowały się artyleryjskie i strzeleckie stanowiska ogniowe, osłonięte kamiennymi lub ziemnymi przedpiersiami, to jest koszami wiklinowymi, wypełnionymi ziemią. Jak podaje profesor Ryszard Bochenek w swojej pracy naukowej pod tytułem Twierdza Jasna Góra, wszystkie elementy pierwszej wersji twierdzy są częściowo zdeformowane w wyniku kolejnych przeróbek i adaptacji i są wpisane w obecne obwarowanie Jasnej Góry. Kolejni konserwatorzy zniszczonych murów obronnych twierdzy nie zawsze przestrzegali wiernego ich odtworzenia. Świadczą o tym powiększone dawne otwory strzelnicze, które przeistoczono w okna. Kurtyny to budowle obronne łączące poszczególne bastiony wykonane w postaci wałów ziemnych, z reguły obmurowanych od zewnątrz lub dwustronnie cegłą lub kamieniem. Wewnątrz kurtyn znajdowały się schrony nazywane podwalniami, a niekiedy również kazamaty artyleryjskie. Ogólna długość linii ogniowej twierdzy wynosiła 785 metrów. Twierdza Jasnogórska w ciągu 20 lat pomiędzy 1793 rokiem i 1813 aż czterokrotnie znalazła się w obszarze działań wojennych oraz oblegana była z różnym skutkiem przez wojska pruskie, austriackie i rosyjskie. Po kolejnej zawierusze wojennej na Jasną Górę wracało na krótko normalne życie. Przystępowano do przerywanych prac konserwatorskich i rozbudowy sanktuarium maryjnego. Jeszcze leczono rany po wojnie polsko-austriackiej, a już wiosną 1812 roku cesarz Francuzów nakazał koncentrację w Polsce i Prusach Wschodnich ponad półmilionowej armii, przygotowując wojnę z Rosją. Księstwo warszawskie zostaje zmuszone do wystawienia 100-tysięcznej armii. Po kasacji twierdzy w 1815 roku jej obwarowania zaczynają popadać w ruinę. Rozsypuje się niekonserwowane, ceglane oblicowanie murów osłonowo-oporowych bastionów i kurtyn. Okoliczna ludność dokonuje rabunku materiałów budowlanych, dewastując przy okazji nadgryzione zębem czasu obwarowania twierdzy. Utrzymanie w należytym stanie murszejących pod wpływem czynników atmosferycznych starych murów obronnych tej perły sztuki fortyfikacyjnej wymaga ogromnych nakładów finansowych. Powołana została przez ojców Paulinów jasnogórska fundacja Pro Patria, której zadaniem jest gromadzenie funduszy przeznaczonych na prace konserwatorskie i remontowe. Bastiony i kurtyny osłaniał rów forteczny, którego ścianę wewnętrzną nazywano skarpą, a ścianę zewnętrzną przeciwskarpą. Osłonięte były od zewnątrz na całej wysokości kamiennym murowanym oskarpowaniem, czyli tak zwanym murem osłonowo-oporowym. Mur ten na całej długości wieńczyło kamienne przedpiersie ze strzelnicami artyleryjskimi i muszkieterskimi.
Od XVII wieku Jasna Góra ufortyfikowana i zmieniona w twierdzę, dziś otoczona z trzech stron ogrodem, obejmuje około 5 hektarów powierzchni. Zespół zabudowań jasnogórskich powstał drogą przeszło 5-wiekowych nawarstwień. Obecnie przedstawia się jako zwarty kompleks architektoniczny zamknięty linią wałów fortecznych. Na bastionie południowo-wschodnim uwagę przykuwa pomnik ojca Augustyna Kordeckiego, wzniesiony w 1859 roku, w 200 lat po zwycięstwie nad Szwedami. Zasadniczy i najstarszy trzon stanowią budowle sakralne, wokół których narastały stopniowo dalsze elementy zespołu, tworząc w ten sposób konglomerat kilku epok. Na mocy Traktatu Tylżyckiego w 1807 roku Jasna Góra wraz z ziemią częstochowską została włączona do Księstwa Warszawskiego. Oto dokument podpisany przez naczelnego wodza, księcia Józefa Poniatowskiego, do władz klasztoru. Mówi o wzmocnieniu twierdzy i stacjonującego tu garnizonu. W maju 1809 roku twierdza jest oblegana, tym razem przez armię austriacką, ponosząc ciężkie straty materialne. Było to ostatnie już zwycięstwo twierdzy w wielowiekowej historii militarnego jej funkcjonowania. Jasnogórska twierdza była ponownie atakowana przez Rosjan w czasie odwrotu Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy. Korpus rosyjski pod dowództwem generała Sakena oblega od 25 marca do 5 kwietnia 1813 roku twierdzę i po kolejnych bombardowaniach zmusza załogę do kapitulacji. W obronie twierdzy bierze udział kobieta, sierżant 17 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego Janna Żubrowa, weteranka wojny polsko-austriackiej i kampanii napoleońskiej. Uczestnik bitwy pod Raszynem, szturmu Zamościa, bitwy pod Smoleńskiem i nad Berezyną. Była pierwszą kobietą w Wojsku Polskim, która otrzymała Krzyż Virtuti Militari. Po upadku twierdzy jasnogórskiej wraz z mężem, porucznikiem Maciejem Żubrem i całym garnizonem dostała się do niewoli rosyjskiej. W powstałym w 1815 roku Królestwie Polskim twierdza uległa kasacji. Nie oznaczało to zniszczenia architektury warownej, lecz tylko rozbrojenie i likwidację stałego garnizonu. Profesor Bochenek w swym dziele o twierdzy pisze: twierdza weteran wkracza w nowy okres swych dziejów. Przestaje być obiektem zainteresowań inżynierów wojskowych i fortyfikatorów, stając się domeną architektów i konserwatorów zabytków. Jej losy są dalej sprzęgnięte z historią klasztoru jasnogórskiego i Polski. Od wieków sierpień jest miesiącem pielgrzymek na Jasną Górę. Od 10 lat pielgrzymują również żołnierze ze swymi dowódcami i kapelanami. Jasna Góra nie pełni już funkcji militarnej, ale twierdzą być nie przestała. Dziś stoi na straży wartości najwyższych, duchowych. Tak jak przed wiekami i dziś, gromadzą się tu pod swoimi sztandarami polscy żołnierze, powierzając najwyższej hetmance, królowej Polski, losy narodu, państwa, swych bliskich, swoje własne. I tak jak przed wiekami, z ufnością i nadzieją trwają przy tej, która dana jest nam ku obronie i która nigdy nie zawiodła powierzonego sobie ludu. U jej stóp zawsze byliśmy wolni, jak powiedział Ojciec Święty
Jan Paweł II.